określenie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa. To projekt prezydenta, druk nr 1071. Bardzo proszę, pan dyrektor Szczątko. Panie przewodniczący, panie prezydent, wysoka rado. Jeśli chodzi o projekt uchwały do druku 1071, to macie państwo załączone, sądzę, bardzo wyczerpujące uzasadnienie, tylko powiem o takiej najważniejszej zmianie, jaka w tym projekcie jest zawarta. Mianowicie dotychczas, jeśli udzielaliśmy pomocy finansowej repatriantom, to była to pomoc, która polegała na refundowaniu im wydatków innych niż były uszczególnione w uchwale, tacy szczególnie jakieś zakupy spożywcze. Chodzili pracownicy wydziału i według uznania tych osób, które u nas przebywają, robili zakupy. Teraz proponujemy ustalenie stałej kwoty 720 zł miesięcznie na jedną osobę i w tym momencie repatrianci już według własnego uznania i potrzeb będą się tą kwotą posługiwać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. W tej sprawie mamy pozytywną opinię Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, która w dniu 17 grednia, głosując 8 za, jednogłośnie przyjęła taką opinię. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustalam termin autopoprawek na 2 stycznia, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na 4 stycznia, godzina 15.